Cześć, z tej strony Kamil, piątek, 18, rozpoczynamy kolejną kryptoprasówkę. Czekałem na ten moment bardzo długo. Tak jak przez ostatnie miesiące ciągle mówiłem, nic się nie zmienia, alty obrywają, Bitcoin wzrasta, to w tym momencie mogę w końcu powiedzieć coś innego. Po raz pierwszy od dłuższego czasu mamy kilka takich konkretnych dni wzrostów na altach, w których Bitcoin jest płasko, lekko nawet spada, a alty nadrabiają to i jeszcze bardzo, bardzo pozytywnie to wszystko wygląda. Więc dzisiaj przyjrzymy się temu rynkowi. Rzucę Wam kilka takich ciekawych informacji, które w ostatnim czasie pojawiły się na rynku, a później przejdziemy do mojej małej analizy, którą tak naprawdę wykonałem podczas tego okresu wakacyjnego. Przyglądałem się coinom, projektom, kryptowalutom, które są na giełdach OKEX i Huobi, które zostały wypompowane tak mocno, bo zdajecie sobie pewnie sprawę z tego, że OKEX i Huobi w ostatnich kilku miesiącach miało kilka naprawdę ogromnych pomp, które dały zarobić po 10, 20, a nawet 200 razy. Więc dzisiaj porozmawiamy sobie o tym i na sam koniec rzucę Wam projekty, którym się przyglądam, które bardzo podobnie się zachowują i jest możliwość tego, że też zostaną w taki sposób wypompowane. Więc nie przedłużając jak zwykle, rozpoczynamy teraz. Wspominałem o tym, że jeżeli ma dojść do jakichś ruchów na rynku, to będzie to okres wrzesień, grudzień. Wrzesień, październik, jeszcze taki okres przyspieszeń, taki okres wyjścia z tej wody, a później tak naprawdę mocne ruchy. W sumie wspomniałem o tym, że może to być pozytywne, może to być negatywne, czyli możemy wzrastać, możemy spadać. I w tym momencie jesteśmy w środku września, można tak powiedzieć, i na rynku zaczęło robić się dość zielono. Dość zielono i dodatkowo, jeżeli obserwuję sobie tak ten sentyment, który się pojawił, to dzięki tym dużym twitterowym influencerom, jak na przykład CryptoBidlord, który w ostatnim czasie zaczął nagrywać takie live'y, tak pompuje w ogóle cały rynek, że to już jest alt season, że to jest teraz, że trzeba się ładować, żeby na nic nie czekać, pyta ludzi, czy są all in w altach. Jakby ten gość przez ostatnie kilka dni nagrał kilka live'ów, w których tak mocno pompował cały rynek, że ludzie po prostu wpadli w taką euforię. I zauważcie, że jeszcze tydzień, dwa tygodnie temu byliśmy w miejscu, w którym Ethereum, przykład, Ethereum było wyśmiewane, było przyrównywane do skamu, było jakby targety pojawiały się na 0,01 ceny do Bitcoina, więc jeszcze gdzieś tam mieliśmy spadać w dół i nagle jakby nigdy nic przeszliśmy z całkowitego pesymizmu w optymizm. Taki optymizm, że wchodzimy na Twitter i tam wszędzie pojawiają się informacje o tym, jak Ethereum jest wspaniały, że idziemy na nowe ATH, że za niedługo $1000 i tak dalej, więc to jest właśnie rynek. Rynek, który przeskakuje ze skrajnych stanów w inne skrajne stany i jakby ciężko jest o to równowagę. Jeżeli chodzi o to, co w tym momencie dzieje się na rynku, o to, jak te kryptowaluty wzrastają, no to warto się przyjrzeć temu. I ja mówiłem o tym w odcinku Kryptowiedza, przygotuj się na alt season, że te początkowe ruchy, ten przepływ kapitału z Bitcoina w alty wejdzie od góry, czyli Ethereum, Ripple i wszystkie te inne duże projekty oraz te mocniejsze, te w trendzie, bo zaraz Wam powiem o jednym przykładzie. Jeżeli sobie wejdziemy na takie Ethereum i zobaczymy, jak wykres wygląda i przyrównamy go do wykresu bańki, takiej typowej bańki i emocji, to, co działo się ostatnio, to było wyjście, jakby kilka miesięcy temu, to było wyjście z tej depresji, można powiedzieć. Pierwszą taką góreczkę może przed dalszymi wzrostami i mocny spadek, czyli tak zwany disbelief, czyli niedowierzanie, że to, co jest teraz, że to może dalej wzrosnąć i przez to było tak mocne wyprzedanie. I wygląda to w tym momencie tak, jakby ten wykres nakładał się po prostu idealnie na siebie i wychodzimy powoli z tego disbelief, z całkiem fajnym wolumenem, to jest też ciekawe, i gdzieś tam zmierzamy w górę.
I tak, targety na Ethereum są różne, oczywiście, bo traderzy przeróżnie do tego podchodzą, od targetów po $500 do końca roku, po targety po $1500. Ja tutaj nie chcę nic przewidywać. Generalnie jakby zauważyłem też na podstawie Bitcoina, że te wszystkie cykle, spadki, wzrosty, jakaś nuda, boczniak i tak dalej, jakby przyspieszyły. Czyli Bitcoin bardzo szybko, stosunkowo szybko wyszedł z tej depresji gdzieś tam, jeżeli chodzi o ten spadek z tych 3000. Bardzo szybko wlecieliśmy na 14 tysięcy. Szybciej niż w wcześniejszych cyklach jakieś takie odbudowanie. Jeżeli tak samo to zostanie zagrane w altach, to jeżeli to samo się sprawdzi, jeżeli te cykle są coraz węższe, coraz krótsze, to może się okazać, że gdzieś tam faktycznie możemy wejść w jakiś bardzo duży optymizm na altach już w najbliższym czasie. Mówiłem o tym, że prawdopodobnie nie stanie się to, ale musicie mieć świadomość tego, że podczas całej historii tych kryptowalut to nie wszystkie jakby alt seasony wyglądały tak jak w 2017. Czasami działo się tak, że alty bardzo dużo rosły przez okres 2 miesięcy, 3 miesięcy, miesiąca i to też było nazywane takim alt seasonem. I jakby tutaj przychodzi najważniejsza sprawa. Kiedy z tego wyjść? I to jest najtrudniejsze zadanie, bo w tym momencie możemy siedzieć w tej kolejce. Ta kolejka nas doprowadzi gdzieś tam, może wyżej, może bardzo wysoko. I kiedy jest ten moment wyjścia? I to jest najtrudniejsze, bo my nie wiemy w tym momencie, czy to potrwa miesiąc, czy to potrwa 2 miesiące, czy 3, czy 4, czy rok może. Ale trzeba mieć tego świadomość, że takie wydarzenia po prostu mogą się od tak pojawić na rynku. I dużo osób będzie shortować te ruchy, czyli nie wiem, wjedziemy z Ethereum na $250, to ktoś będzie widział shorta. Nagle się okaże, że ten short to było złe rozwiązanie, bo dalej podbijemy do góry. Więc musicie być na to przygotowani. Istotą tego wszystkiego jest to, są zasady, czyli zasady, do jakich cen trzymamy swoje kryptowaluty, przy jakich cenach, jak się zachowujemy. Jeżeli w tym momencie przygotujecie się na to, jeżeli dojdzie do takiego a nie innego wydarzenia, to dokładnie będziecie wiedzieć, co zrobić, więc to jest niezwykle ważne. Jeżeli chodzi o Ethereum, tutaj wrócimy jeszcze na chwilę. W Ethereum też bardzo ciekawa rzecz zaczęła się dziać. Tether, czyli największa stabilna kryptowaluta, powoli przechodzi całkowicie z łańcucha Omni, przechodzi do łańcucha Ethereum. I co to, jakie to w ogóle ma znaczenie? Ma to znaczenie przeogromne, bo wszystkie transakcje z Omni przechodzą na Ethereum i w tym momencie te transakcje już na sieci Ethereum to około 30-40% wszystkich transakcji Tether, a jeszcze cały nie przeszedł, jakby jeszcze nie został cały przeniesiony z Omni na Ethereum. Jakie to ma znaczenie? Znaczenie to ma przede wszystkim takie, że sieć Ethereum zostanie bardzo mocno przetestowana przez ilość transakcji. Może dojść do jakiegoś zapychania i tak dalej. Z drugiej strony na horyzoncie mamy Ethereum 2.0 i problem ze skalowalnością ma się powoli kończyć. Ethereum ma faktycznie zostać bardzo mocno wyskalowany. I to, co jest bardzo ważne w tym momencie, to, że więcej transakcji, to znaczy więcej opłat transakcyjnych dla górników, czyli ta sieć stanie się bardziej opłacalna. Jakie to mogą mieć konsekwencje? Konsekwencje to może mieć takie, że więcej osób podepnie się pod Ethereum, ta sieć będzie jakby mocniejsza, bardziej bezpieczna, górnicy będą więcej zarabiać, więc tu jest bardzo, bardzo dużo takich pozytywów i to przejście z Omni na Ethereum, czyli tak naprawdę z Omni, czyli z Bitcoina na Ethereum jest niezwykle ważne dla przyszłości tutaj całego tego rynku kryptowalut. To tyle o Ethereum. Cały rynek wygląda w tym momencie zdrowo. Ripple też świetnie odbiło, 16% na bardzo dużym wolumenie jak na Ripple. No wygląda to dobrze. Mam nadzieję, że jak za tydzień się spotkamy tutaj, to znowu będę mógł powiedzieć, że kontynuacja trwa. Wszystko jest bardzo, bardzo zdrowe i wygląda pozytywnie. To tyle, jeżeli chodzi o rynek. Przejdziemy sobie teraz do tego głównego zagadnienia odcinka, czyli do kryptowalut, które są pompowane na OKEX i na Huobi. Jeżeli popatrzymy sobie na kryptowaluty, które zostały wypompowane, tak mocno wypompowane na Huobi i na OKEX, to jest dużo części jakby wspólnych. Jest dużo takich rzeczy, które można powiedzieć
a może to jest schemat działania. Ja generalnie uważam, że to, co się dzieje na Okekcjonach Yobi, to są pompy powodowane nie przez zewnętrznych inwestorów, ale przez kapitał giełdy i przez inwestorów, którzy bezpośrednio współpracują z giełdą nad pompowaniem danych coinów. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli spojrzymy na taką Egratie, która została 200 razy wypompowana po nas, i na Molecular Future, które ostatnio zostało wypompowane po prostu pionowo, można powiedzieć, i dało zarobić około 70 razy w 2 dni, to jest dużo części wspólnych. Jedną, najważniejszą częścią wspólną tych pomp, bo to są tylko dwa przykłady, było więcej, ale mniej takich spektakularnych, to to, że jeżeli wejdziemy sobie na Etherscan, zobaczymy pierwsze adresy, które trzymają tego coina, to bardzo dużo jest tam portfeli, zimnych portfeli, portfeli tych hot, czyli takich, które wypuszczają te coiny i tak dalej, ale bezpośrednio z giełdy. Niezwykle, niezwykle dużo tego tam jest. I dochodzi do sytuacji, w których nawet giełda w niektórych przypadkach przetrzymuje ponad 25% coinów, a więc to tylko pokazuje, że bardzo duża podaż tych coinów jest kontrolowana przez jeden podmiot. Jeżeli tak się dzieje na rynku, to niezwykle prosto jest manipulować kursem. Na jakiej zasadzie? Wystawiasz ściany w jedną, w drugą stronę. Jakby jeżeli chcesz spuścić jeszcze kurs, no to wystawiasz bardzo dużo ściany po stronie sell. Ludzie myślą, o, jest jakiś duży sprzedawca, musimy sprzedawać, więc nie ma w ogóle szans przebicia tego, bo trzeba było wybrać wszystkie te zlecenia, żeby przebić i polecieć do góry, więc ludzie zaczynają wyprzedawać z tej bezsilności. Jeżeli z drugiej strony chcesz wypompować, to dajesz ogromne ściany w drugą stronę. Jeżeli ktoś posiada 25% cyrkulacji całego coina, a warto jeszcze wspomnieć o tym, że w większości tych przypadków 50-60% coinów w ogóle jest zamrożonych, więc tak naprawdę ktoś posiada ponad połowę wszystkich coinów w obiegu, to może robić z tym wszystko. Więc to jest pierwszy punkt, który warto sobie sprawdzić w tym przypadku. Drugi punkt to podwyższony wolumen. Wolumen, o którym wspomniałem, bardzo często dochodzi do czegoś takiego, że ten wolumen przez ten ostatni czas był znikomy, nic się nie działo i nagle są podbicia o 10 razy, 15 razy, 5 razy, czyli widać gołym okiem, że ten wolumen jest nagle wywołany przez kogoś, ktoś to zbiera. Jeżeli wejdziemy sobie później w market, to warto jeszcze sprawdzić, na jakich giełdach ten wolumen został wywołany. Jeżeli na OKX, na Kyobi, to jest OK. Jeżeli na Hotbicie, na innych jakichś takich shitowych giełdach, to jest lampka ostrzegawcza, że to może nie być prawdziwe. Ale tutaj faktycznie się to sprawdziło, wyższy wolumen. Jeżeli popatrzymy sobie na jakieś tam inne coiny, które faktycznie gdzieś tam są w jakiejś takiej fazie, po takich większych wybiciach, to znowu to widać. Kolejna rzecz, którą zauważyłem, jest to, że większość tych coinów jest już na rynku około roku, ponad rok i tak naprawdę każdy z tych coinów miał podobny schemat. Pierwsze wejścia na giełdę, były tam jakieś ruchy, podbicie w dół, w górę, wybicie, a później przez kilkanaście miesięcy jest boczniak, jest nuda, jest brak jakichkolwiek wolumenów. I nagle w pewnym momencie te wolumeny się pojawiają na jakichś podbiciach, które są gaszone, ale wolumen nadal zostaje zwiększony. Więc tutaj naprawdę, naprawdę to widać. Kolejna sprawa to jest to, że zauważyłem, że bardzo często te wszystkie coiny, które zostały wypompowane, mają niską cenę jednostkową, czyli są nisko wyceniane do Satoshi na przykład albo do USD. Dlaczego to jest ważne? Dlatego o tym wspominałem już kilka razy w kryptowiedzy. Efekt psychologiczny, im co jest mniej wartościowe, cena jednostkowa, tym zwykły inwestor, który później pompuje tą całą bańkę wyżej, bo to polega na tym, że giełda daje impuls, a ulica później podciąga to wyżej, wyżej, to ten inwestor za 100 dolarów kupuje tego bardzo na przykład dużo, więc w taki sposób też to działa. Ludzie, gdy widzą większą już cenę jednostkową, to mają takie, a ja to kupię tylko kilka jednostek. Gdy widzą niską cenę jednostkową, to kupię kilkanaście tysięcy jednostek. Jeżeli to podejdzie do dolara, to już będę miał kilkanaście tysięcy dolarów. Tak to działa na ulicę. A ulica to jest ostatnia faza pompowania tych wzrostów.
Jeżeli podsumujemy sobie to wszystko i teraz bardzo ważna rzecz. To co teraz powiem, podzielę się Wami projektami, które podobnie się zachowują i które mam na oku, które mogą za jakiś czas zostać wypompowane. Ale bardzo ważna rzecz jest taka, że to nie jest gra na zasadzie włożenia nawet procenta swoich oszczędności. W takie rzeczy powinno się wkładać 0,1%, może nawet mniej, bo to jest loteria, to jest 0,1-kowo. Albo wyjdziesz z tego całkowicie spłukany, albo zarobisz bardzo duże pieniądze. Telefon mi przypomina o spotkaniu. Jeżeli ktokolwiek do mnie napisze po tym odcinku, że włożył i to nie rośnie, to uduszę. Chodzi o to, żeby tu włożyć, żeby tutaj zainwestować i tak naprawdę taką kwotę, która w żaden sposób nie zmieni Twojego aktualnego stanu. To nie są projekty, które ja fundamentalnie szukałem, czy one mają rację bytu, czy mogą wzrosnąć. To jest typowa loteria, na którym warto według mnie kupić ten los i spróbować coś zagrać. Bo jakby radość jest niezmierna, gdy to faktycznie Twoja analiza, taka analiza się sprawdza i coś zaczyna być pompowane. Pierwszą kryptowalutą, która jest taka, to jest Fair Game. Fair. Tu się wszystko zgadza. Od ponad roku jest na rynku, był bardzo nisko, nuda, nagle ogromne wybicia wolumenu, spadek i zatrzymanie tego wolumenu na jakimś poziomie. Fair Game jest na OKEX-ie i jest na Hiobi. Co jest ciekawe, bo Egratia też była na OKEX-ie i na Hiobi. Pod względem portfeli bardzo dużo akumulowanych jednostek przez giełdę. Kolejna. Accurate Angel Cloud. English, motherfucker, do you speak it? Accurate Angel Cloud to jest coś, co jest jeszcze bardzo nisko. Wolumeny stosunkowo niskie, ale też pojawiły się gdzieś tam jakieś wybicia. Bardzo dużo jednostek zakumulowanych przez giełdę. Tutaj po raz kolejny, ponad rok to już sobie gdzieś tu wisi w tej przestrzeni krypto. Jakby jak wchodzicie w ogóle na stronę i tak dalej, to tam nic się nie dzieje, tam jest kompletne dno. To jest tylko i wyłącznie spekulacja. Orgion Sport, kolejna. Też bardzo duże wybicia, spadek w taki sam sposób. Raid 3, RTE. Intelligent Investment Chain, tak samo to wygląda. Jest bardzo dużo i to są jakby kryptowaluty, w które gdzieś tam postanowiłem ten los kupić na tą loterię i sprawdzić. Jak będzie, to się okaże. To jest wiedza, którą Wam w tym momencie przekazałem. Bardzo dużo jest tam części wspólnych. Nie wiem, czy to się stanie za miesiąc, za kilka miesięcy, ale coś czuję, że zostaną te kryptowaluty w jakimś stopniu wypompowane. Po raz kolejny przypominam, to nie jest fundamentalna analiza. To są shity, które mogą zostać wypompowane bardzo mało, ewentualnie wkładamy, jeżeli chcecie z tego skorzystać. Nie przedłużając już w tym momencie, gadam już dość długo, przechodzimy do zakończenia. Dzisiaj odcinek, w którym krótko powiedziałem o tym, co dzieje się na rynku, jakieś przemyślenia rzuciłem odnośnie tego, co może nas czekać w najbliższym czasie oraz podzieliłem się tą wiedzą odnośnie tych kryptowalut, które mogą zostać wypompowane na OKX albo na Hiobi o częściach wspólnych. Rzucam Wam to też dlatego, że chciałbym, żeby na naszych grupach telegramowych, link znajdziecie poniżej w opisie, na tym wszystkim, gdzie się kontaktujemy, żeby wzrosła taka społeczność, która będzie się wymieniać takimi spostrzeżeniami. Już kilkanaście osób wysyła mi różne swoje analizy, prośby o to, żebym zerknął na jakiś tam projekt i tak dalej, więc to jest fajne. O to chodzi, żeby wzajemnie się tutaj wspierać. I jeszcze taka prośba, jeżeli podsyłacie mi jakiś projekt, to zrzućcie zawsze swoją opinię, swoje zdanie, dlaczego to coś jest wartościowe, dlaczego warto się przyjrzeć, bo to jest niezwykle dla mnie ważne. No i co? Chyba nie będziemy już teraz przedłużać. Dzięki za wszystko, co się dzieje pod filmami, dzięki za komentarze, dzięki za to, że jesteście tutaj pomimo tego braku optymizmu, tych spadków, które towarzyszyły nam przez ostatnie miesiące. Osoby, które wytrwają w najgorszym czasie, będą tymi, które najwięcej zyskają w tych najlepszych czasach. Więc takim przekazem Wam zostawiam. Zostawiam Was też jak zwykle z memem. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.